Hejka, witam was w pierwszym odcinku z serii Matematyka w domu dla każdego. Dzisiaj zajmiemy się liczeniem do kwadratu. Liczenie do kwadratu to jest taki sposób liczenia, czyli jakaś liczba razy ta sama. Czyli na przykład 18 razy 18, 27 razy 27 i tak dalej. Dzisiaj wam pokażę prosty sposób na liczenie tego. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Na 7 łapek w górę robię dla was kolejną metodę. Na początku tutaj są właśnie wszystkie te działania. Tutaj na razie wpisujemy tylko jedynkę. To jest bardzo ważne, że tutaj w kolumnie wyniki wpisujecie tylko jedynkę, nic więcej. To są liczby nieparzyste. W liczbach nieparzystych startujemy od trójki i wszystkie liczby mają być na poziomie działania. Czyli trójka musi być na tym samym poziomie co 1 razy 1, piątka na tym samym poziomie co 2 razy 2, siódemka na tym samym poziomie na 3 razy 3 i tak dalej. Na początku 1 razy 1 dodać liczba nieparzysta, czyli w tym przypadku 4. Czyli oczywiście tutaj to wychodzi nam 4 i 1 razy 1 dodać liczba nieparzysta, jest to 4 i czwóreczkę wpisujemy tutaj i sprawdzamy, czy wynik jest prawidłowy. Jak widzimy, 2 razy 2 to jest oczywiście 4, więc po raz pierwszy nam się udało. Tutaj jest 4 dodać kolejna liczba nieparzysta, czyli 5. 4 dodać 5 jest to oczywiście 9, więc wpisujemy tutaj 9. I sprawdzamy, i wpisujemy tutaj też 9 i sprawdzamy, czy jest dobrze. 3 razy 3 to 9, czyli znowu nam się udało. 9 dodać 7, czyli kolejna liczba nieparzysta, oczywiście 7, wychodzi nam 16. I 16 jest to oczywiście, jak widzimy, 4 razy 4. Tutaj oczywiście wpisujemy potem 25, no bo kolejną liczbą nieparzystą jest 9. Tutaj wpisujemy 25 i się zgadza. Dodajemy do tego 11 i wychodzi nam 36. Wpisujemy tutaj 36 i się zgadza. 49, 36 dodać kolejna liczba nieparzysta, czyli 13, jest to 49. Wpisujemy 49 i się zgadza. I się oczywiście zgadza, no bo 7 razy 7 to 49. Tutaj dodać kolejną liczbę nieparzystą, czyli 15, jest to 64. I tak można to ciągnąć bardzo długo. Ja teraz wypełnię to dla was, żebyście widzieli, jak to mniej więcej powinno wyglądać do 13. Tutaj, jeżeli zrobimy 13 razy 13, to wynik, oczywiście tutaj dodać kolejną liczbę nieparzystą, czyli dla 13 jest to 27 i wychodzi tutaj już 14 razy 14, czyli o 1 dalej. Jest to łatwy sposób. Wygląda to tak, o proszę, możecie zobaczyć. Jest tutaj 13 liczb nieparzystych. Pamiętajcie, żeby zaczynać od trójki, a nie od jedynki, bo jak zaczniecie od jedynki, to wam to nie zadziała. Tutaj są też wszystkie. Wszystkie oczywiście się zgadzają, jak możecie zauważyć. Możecie sobie to sprawdzić na kalkulatorach. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. Pa, pa!